Dzisiaj taki spacerko, wycieczka. Stamtąd właśnie idę z moim przyjacielem od strony Passau mostem. Tam po drugiej stronie jest miejscowość, to już jest strona austriacka. Jak się nazywa? Innstadt. Jak? Innstadt. O! Spójrzcie w ogóle tutaj, jaka jest woda. Ona jest taka koloru... jakby tu określić? Taki mleczny seledyn. Zgniły. O! No i oczywiście kłódeczki. Tradycyjnie. Na bokach mostu zawieszone, pamiątkowe. No i tak to oto wygląda. O, spójrzcie, widzicie ten kolor wody? No i właśnie tutaj w Niemczech czy w Austrii to właśnie jest taka mleczno zgniła, taki mleczno zgniły seledyn, żebym to tak określiła, ten kolor wody. O. O, richtig. No i tak to wygląda, o, fajnie. Czyli tam Passau, strona niemiecka, a z tej strony, a z tamtej strony jest strona austriacka. Jak tam, jak to się nazywa? Innstadt. O. Ja muszę się zapytać, bo dla mnie to jest nowinka, chociaż już kiedyś byłam w Passau. No ale to są takie różne nowe miejsca. O. A tam pociąg jedzie z autami. O. Ale sznur. Ale się ciągnie. Ulala. O mamma mio. Ile tych samochodów. Autek. No, na pewno automatyczna skrzynia biegów. I teraz już takie coraz częściej robią. Właśnie, o. No i tak. A tutaj poprzednim razem, tutaj gdzie widzicie te zielone kopułki, to jest katedra Passau. A tak bardziej na prawo, to tam jest zamek. No i tam byłam z moim przyjacielem, piliśmy tam piwko. O, o, o. Ho, ho. Dzisiaj też pójdziemy na piwko, tylko nie wiem, w którym miejscu się zatrzymamy. Zobaczymy.